dzisiaj bardzo ładna pogoda, super warunki do żeglowania. W planie są dwa wyścigi. Już jest podział na tą grupę złotą i srebrną. Chłopaki są na czołowych pozycjach. Wszystko zgodnie z planem. Nie ma w ogóle stresu. Dzisiaj mam bardzo ładną pogodę, więc wieje. Więc będzie na pewno przyjemnie. A prędkościowo to zobaczymy. Już za chwilę właśnie był sygnał, za 5 minut będzie druga startowa, więc wieje i lecę. Ułożyło, że miałem taki dość ryzykowny start, ale dobry, bo od góry dostawałem cały czas szkwały od góry, oprócz tego no jakoś tam bardzo wolno nie płynę na tym halsie jednak, jak podejrzewałem. No i udało mi się wygrać wyścig. Domyszek trochę zrobił błąd, bo pojechał w bramce na dole, bo on był pierwszy na górnej boi i tutaj w bramce na dole pojechał w drugą stronę niż my i na tym stracił. Ale się bardzo cieszę, mam nadzieję, że tam gdzieś na komisji nie zobaczę OCS-a u siebie, ale no jest trudno, to dobry trening. Zaczęły się finały, ale tak naprawdę rekordy zaczęły się od początku, bo zaczęliśmy z bardzo niewielką różnicą punktową. Między nami było po jednym punkcie różnicy. Dziś poprawny dzień, ale mogło być lepiej. Drugie i czwarte miejsce w finałach. Na początek jest dobry. No jestem zadowolona, myślę, że